Nawiązujemy do tradycyjnych spotkań biznesu podczas najważniejszych imprez jeździeckich w Europie. Podczas takiej gali zbiera się biznes i dziękuję rządzącym za sprzyjające warunki gospodarowania i rozwój przedsiębiorczości. Dlatego uważamy, że podczas takich imprez jeździeckich, które się kojarzą z taką wysoką jakością, sukcesem, elegancją, również i my, ludzie biznesu, powinniśmy się tak zachowywać, bo przecież dążymy również w codziennym życiu, aby realizować nasz biznes nie tylko z sukcesem, ale również z elegancją. Proszę prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana profesora Marka Belkę. Tak się tylko zastanawiam, że to jest nagroda dla instytucji i utrzymane zostanie hasło odwaga i roztropność, to której następnej instytucji tę nagrodę przyznacie za rok? Dziękuję bardzo. Odwaga i roztropność. To dokładnie odzwierciedla te dwie podstawowe cechy, które powinny kształtować politykę pieniężną. Czyli jak trzeba to przyłożyć, ale nie młotem pneumatycznym, tylko skalpelem. Dzisiaj się martwimy o to, że może w tym roku inflacja na przykład wzrosnąć do 5%. To jest taki czarny scenariusz. A ja przypominam, że w roku 1989 to ceny potrafiły wzrosnąć po 50% w ciągu miesiąca, nie w ciągu roku. Po 50%, nie po 5%. Czyli tak naprawdę to zyskaliśmy w tej chwili mocny pieniądz, stabilny pieniądz. To jest coś, co ma niesłychane znaczenie dla gospodarki, dla rozwoju gospodarczego kraju. Ale właśnie nawet nie sam fakt, czy inflacja jest taka czy inna, tylko fakt, że po prostu przyzwyczailiśmy się już do tego, że to jest normalność, że tak powinno być, że pieniądz powinien być stabilny, że to pomaga oszczędzać, inwestować, planować. Pewne rzeczy, które 20 lat temu przy inflacji sięgającej kilkuset, a nawet tysiąca czy ponad 1000% w skali roku były w ogóle nie do pomyślenia, dzisiaj są. I to jest coś, za co powinniśmy być wdzięczni Narodowemu Bankowi Polskiemu. Statuetka wykonana z granitu, srebra i bursztynu przedstawia ludzi, którzy się w dialogu zbliżają do siebie. Panie ministrze, z wielkim otwartym sercem i miłością do pana, my przedsiębiorcy panu tą statuetkę wręczamy. Jak się chce osiągnąć jakiś cel, a ten cel jest bardzo trudny do osiągnięcia, bo są różnego rodzaju obawy ludzi, środowisk, konflikty niekiedy, to chyba lepiej rozmawiać, szukać argumentów, przekonywać się i szukać wspólnego rozwiązania, dlatego że to wspólne rozwiązanie daje większą energię. Wtedy ci, którzy na przykład na początku są przeciwko, później mogą stać się sojusznikami w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i wydaje się, że dotyczy to zarówno rozwiązań takich, które w państwie trzeba wprowadzić i uzyskać konsensus. To nigdy nie jest stuprocentowy, tak? ale mieć większość dla jakiegoś projektu. To samo się dzieje zresztą w biznesie, jak się chce mieć osiągnięcie, więc ja się czuję szczególnie wyróżniony. Panie prezydencie, proszę przyjąć tą nagrodę specjalną Ventus Intervella za konsekwencje i determinację w przygotowaniu i rozpoczęciu wielkiej modernizacji miasta Gdańska. Przedsiębiorcy, dla których stwarzasz setki nowych miejsc pracy, dziękują tą statuetką wykonaną przez Bogdana Mirowskiego z granitu, srebra i masy perłowej. Wiatr w żagle, oby tak dalej Gdańsk płynął. Thank you.
tę nagrodę traktuję jako docenienie pracy wszystkich gdańszczan w celu unowocześnienia naszego miasta. Rzeczywiście od kilku lat Gdańsk ma silny wiatr w żagle, mnóstwo pieniędzy inwestujemy w rozbudowę infrastruktury, podniesienie jakości życia i myślę, że przez to Gdańsk i cała metropolia staje się bardziej konkurencyjna wobec innych metropolii Polski i Europy Środkowej. Panie prezesie, jesteśmy dumni i z grupy LOTOS, i z pana prezesa. Dla mnie to jest taki wymiar podziękowania za pozytywny wkład w pracy, bo dużo się działo, dużo pracowaliśmy. Jeżeli osiągnęło się dobry wynik i ktoś to zauważa, to jest to naprawdę miłe i sympatyczne. Program 10+ jest największym programem inwestycyjnym zrealizowanym w ostatnich latach i to programem zrealizowanym na Pomorzu. Przypominam, że prace były prowadzone w trudnym dla Polski czasie kryzysu. Na pewno nie byłoby sukcesu tego programu, gdyby nie osoba pana prezesa i jego osobiste ogromne zaangażowanie. Doceniamy również kwalifikacje, talent pana prezesa, jego aktywność w różnych innych sferach, aktywność chociażby na rzecz transparentnego, przejrzystego biznesu. I'm very, very happy that that our industry. Jestem bardzo szczęśliwy przede wszystkim z tego powodu, że ta gałąź gospodarki ostatnio wzbudza tyle zainteresowania. Jest to początek zrozumienia dla znaczenia przewozów kontenerowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego cieszę się z otrzymanej nagrody, bo coraz więcej ludzi o nas wie. Teraz, dla przykładu, mieszkańcy Krakowa dowiadują się, że w Gdańsku jest wielki terminal, który będzie służył całemu krajowi. W najśmielszych oczekiwaniach trudno nam było przewidzieć, że uda się w ciągu tak krótkiego czasu wypracować serwis oceaniczny, tak? Połączenie Europa-Azja, a jeszcze do tego spektakularne wejścia największych kontenerowców na świecie, dzięki współpracy z Maerskiem oczywiście, to jest po prostu osiągnięcie nie tylko efektywne w zakresie ekonomicznym, ale przede wszystkim no, przepiękne, spektakularne. Rzadko politycy stykają się w Polsce w tej chwili z biznesem. To dobrze, że jest ten świat polityczny oddzielony od biznesu, ale on powinien mieć możliwość spotkań, kontaktów, takich właśnie otwartych, formalnych, nie gdzieś w kuluarach. I tego typu, w związku z tym, tego typu spotkania są istotne.